Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shake Zen Fidget, tym razem W40, tym razem Wojownik i takie samo podsumowanie jak wleciało z Łowcy wcześniej, zrobimy sobie oczywiście teraz, no jeżeli ktoś tam nie widział, to może obejrzeć, a jeżeli kogoś Łowca nie interesuje, no to powtórzę, że teraz ostatni raz w sumie wleciały na kanał dwa filmy w ciągu jednego dnia, dlatego że zauważyłem, że YouTube bardzo ucina zasięgi. Jeżeli wrzucamy na przykład jeden film i potem drugi, no to ten drugi jest o wiele mniej oglądany, aniżeli właśnie... Muszę tutaj w ogóle powiadomienia ze Steama wyłączyć, ale to też zaraz do tego przejdę. Więc po prostu na przykład jeżeli będę takie coś robił jak robię, że tam przebieranie i potem lochy i tak dalej, no to po prostu nagram dłuższy jeden odcinek i wam to puszczę, aniżeli dzielić to na kilka, no bo po prostu YouTube słabo to wyświetla. I dzisiaj już ostatni raz tak naprawdę w historii tego kanału chyba wlecą dwa filmy w ciągu jednego dnia. I potem już będę się starał jeden dziennie, w poniedziałek, wtorek będzie przerwa, nie będzie w ogóle filmów, to też mówiłem na filmie z Łowcy, ale jeżeli ktoś mówię, Łowcy nie ogląda, no to powtarzam, że poniedziałek, wtorek będzie przerwa i od środy wracamy, tylko nie wiem, czy z filmem dziennie, czy może znowu film co dwa dni, to jeszcze sobie po prostu zobaczę, no ale taki jest plan, dam wam po prostu czas tymi dwoma dniami, abyście nadrobili, bo w ciągu weekendu wleci ile filmów, w piątek wleciało 3, wczoraj 2 i dzisiaj 2, czyli łącznie wlecą wleci 7 odcinków, także w te dwa dni możecie sobie na spokojnie nadrobić, bo wiem, że tam pewnie troszeczkę tymi filmami was przytłoczyłem, można powiedzieć. No ale tak, taki jest plan, abyście właśnie nadrobili i sobie tutaj tutaj wrócili po prostu w środę już z tymi filmami obejrzanymi, które były do tej pory. No i tak, druga sprawa, wróciłem na wersję Steamową. Dlaczego wróciłem na wersję Steamową? Po tej aktualizacji, która była tam już jakiś czas temu, że dodali tutaj tą ikonkę do pełnego ekranu i tak dalej, strasznie to zaczęło płynnie chodzić, ja się dopiero o tym dowiedziałem wczoraj, ale tak jak pamiętacie, że to tak strasznie muliło, że jak tutaj szukaliśmy jakichś itemków czy coś, to jednak strasznie ta aplikacja... No tak jak tak ociężale chodziła, można powiedzieć. Tak teraz tutaj chodzi bardzo fajnie, bardzo, tak można powiedzieć, szybko, więc sobie wróciłem po prostu z tej przeglądarki na aplikację Steamową i sporo osób mówi, że właśnie jest poprawa, więc jeżeli ktoś tam chce, to sobie może na nią wrócić i sprawdzić. Dobra, no ogarniemy postać. Myślę, że dzisiaj tutaj sobie skrócimy twierdzę, bo nam zostało, jak widzicie, niewiele. Troszeczkę skarbiec rozbuduję i będę chciał znaleźć EQ na razie na punkty doświadczenia, bo już mi tam dropią po 5%, w sensie po 2%, także 5 itemków sobie znajdziemy, żeby już awkę robić właśnie na 10% tych punktów doświadczenia. Natomiast no golda mi tam dropi po 5% około, więc na ten moment tego golda myślę, że olejemy, bo nie chce mi się po prostu komponować na razie takiego setu małego, muszę po prostu tych run nafarmić więcej, no nie, to wiadomo. Dobra, to sobie wrzucimy do kibelka już za pamięci, tu już chyba kowala obskoczyłem dokładnie, więc tak, no awkę standardowo zrobię później, w kości zagram później, na razie to. Twierdzę ulepszamy, no już możemy od razu lecieć 13, ale ja będę tutaj na razie chciał sobie troszeczkę ten skarbiec, no tutaj poulepszać mimo wszystko, tutaj na 8. I co? No i jeszcze by nam się przydało tutaj raz może, no to już 132 grzyby, więc dosyć sporo. No i trochę tego miejsca więcej mamy i czy my tutaj chcemy skarbiec na 10 lecieć? Ile to nam się będzie? 2 dni? Czy kwaterki, czy może eko? Może to eko na razie podbije na poziom 10 i potem sobie po prostu polecę może kwatery z jeden poziom i ten skarbiec jeszcze z jeden poziom i dalej twierdzę będę robił. Także tak to mniej więcej wygląda, no ale chciałem właśnie, żeby mieć więcej tego miejsca. Dobra. To będzie do rozmontowania, to będzie do rozmontowania, to będzie do kibelka, to rozmontowanie, a to w zasadzie możemy wyrzucić. Co dzisiaj chce wiedźma? Rękawice, więc dobra. Czyli tak, twierdzę skróciliśmy, także w sumie w kostki już mogę zagrać, bo i tak jest to zależne właśnie od twierdzy, a skoro już skróciliśmy, no to mogę sobie machnąć. Dobra, tutaj cyk, tutaj jakiś kamień już nam poleciał. No tych surowców tutaj sporo mamy, bo jednak na tym W40 dużo ludzi nie zaniedbuje mimo wszystko eko, dlatego dają też sporo właśnie surowcy. Nie było tego na S38, bo jednak na S38 bardzo dużo osób zostawiało to eko na przykład na 5 poziomie, przez co no tam tych surowcy się troszkę dłużej się je farmiło. Dobra, no jednak wolimy kamień aniżeli drewno, no i 4 kamienie, więc dobry wybór. Znowu kamienie, zobaczcie, dużo nam dzisiaj dropi. No i dobra, na dzisiaj to tyle, a rękę sobie zrobię myślę, że później.
Tutaj już mam 10 trylionów, możemy to w sumie zresetować, żeby przebić te 10 na pewno. Kowal zrobiony, tutaj zrobiona, podka jest za grzyby, więc nie bierzemy. Dobra, no walki zrobiłem chyba dzisiaj 3-2, więc dosyć słabo. Tu wam oczywiście popokazuję, czy ja mam jakieś walki dla was. Nie, walki wam wszystkie popokazywałem. Także wam oczywiście tutaj rankingi popokazuję, jak ten serwer wygląda już praktycznie na końcówce tego weekendu epickiego eventu. No i co? No tak jak mówię, no w petach dzisiaj 3-2, przeważnie robiłem 4-1 bądź nawet 5-0, no dzisiaj słabiej, ale złapaliśmy sobie tutaj na przykład Trogloda i tutaj mamy już sporo do połapania, na przykład Dziunie dzisiaj po 12, Teslara we wtorek za dnia, co tutaj jeszcze? Tutaj nic i w wodzie na razie nic, także no głównie to światło w sumie, ale jeszcze tutaj pewnie coś pozabijam na dniach, więc sobie w ciągu tygodnia połapę, dobra. Lochy, czy my chcemy ten portal, możemy machnąć w sumie, no ponad połowę, jutro pewnie zbijemy. Czy my chcemy darmówkę jaką złożyć, no może na tornadko niech będzie, bo te 13 piętro raczej nie machnę. No lochy to widzieliście wszystko wczoraj, kto nie widział w ogóle maratonu z wojownika, wczoraj były dwa odcinki, no to zapraszam. Oczywiście zostawcie też pod tym kciuka w górę i tam jakiś komentarzyk, to wam powiem na koniec, co macie napisać, co wam przypnę serduszko, no bo jednak, żeby to jakoś tak rosło i te filmiki zdobywały zasięg. Dobra, myślę, co tutaj jeszcze? Tutaj nic, no twierdzę, wiecie jaki jest plan, także też. No tu mi się serce już na 10 buduje. Tutaj mam ekstraktor. Co tutaj więcej? Tutaj możemy poczekać. Ja mam tutaj kogoś na poczcie, o dokładnie, i on ma który level 7-4, więc my tutaj go możemy tylko cyk, cyk, cyk. I chyba wydaje mi się, że no i jeszcze raz w sumie, no i teraz będziemy już musieli kogoś innego poszukać, ale to bym musiał zajrzeć na listę na Discordzie, więc sobie to po prostu dokończę później. Okej, okay, gildia, no to nic, tu możemy machnąć portal, ale to zrobię wieczorem. Kółko, czy my dzisiaj wbijemy level? No nie wbijemy levela w sumie, więc możemy to kółko zakręcić, dlaczego by nie. No tutaj nam zawsze coś wyleci, mamy hełm, ale hełmu nie szuka, to mamy zrobione, więc możemy ten hełm w sumie sprzedać. No i dobra, to ja wam popokazuję może rankingi i potem jeszcze zacznę to EQ szukać właśnie na punkty doświadczenia, żeby jako tako to było. No tutaj nie musicie zwracać uwagi, no sporo itemków mi do klasera brakuje, ale no po prostu ich nie pokonam jeszcze, tych berków tutaj stopki, żeby sobie te itemki dostać. No jak tutaj wygląda? No berki wiadomo, no lecą już 277. Tutaj zwiadowcy, jakiś mag jest też 262, no zawsze się trafia jakiś wariat jakąś klasą, która w teorii nie ciśnie, no tutaj macie paladyna 250 level, także tak to wygląda. No a jak tutaj wyglądają wojownicy? No tu jest 1262, tu jest Pikachu 251, to już widziałem, że od wczoraj chyba nic nie wbił, więc nie wiem, czy on po prostu jeszcze coś będzie dzisiaj klikał, czy też nie. W każdym razie no wczoraj miał taki sam level, zresztą wam chyba to pokazywałem na tym, na odcinku. No i tu już jest wojownik 237, więc już tak naprawdę tylko 3 levele nad nami lepszy. O, tu jest jeszcze jakiś 241, tu 240. No jeszcze troszeczkę tych, w sensie no jakąś tam przewagę tych leveli mają, sporo wojowników, ale to, no i tu jesteśmy my, ale to jednak ta przewaga nie jest zbyt duża, na spokojnie możemy ją nadgonić. No głównie to 13 piętro. Tutaj myślę, że bylibyśmy w stanie walnąć, ale powiem wam szczerze, że nie jestem zadowolony z tego epika, bo jednak ile no, mieliśmy chyba 2-2-6, a po epiku mamy 2-3-4, czyli no za wiele żeśmy tutaj nie wbili. No ale oczywiście będziemy dalej próbować. Dobra, lecimy dalej. No w gildiach jesteśmy na czwartej pozycji, bo już tutaj z wyprawami nam idzie dosyć ciężko i na dzień puszczamy wyprawę, a na noc sobie jakiś atak, dlatego w tej sali rośniemy, ale no wiadomo, że obiektywnie to nie jesteśmy na tym miejscu, bo jednak dużo gildii jest lepszych od nas. Twierdzę, no myślę, że nie ma co tutaj patrzeć, no bo te twierdzę, ten ranking, no to wiadomo jak to wygląda. Lecimy dalej, pupile, na pupilach w ogóle zobaczcie jak żeśmy spadli, byliśmy ostatnie 3 dni w top, można powiedzieć w top 20, w top 30 przynajmniej, natomiast no wczoraj jak zrobiliśmy 3-2, no to jesteśmy na 85 pozycji i zobaczcie ile czci żeśmy stracili, to jest w ogóle tragedia. To ja w sumie musieli mnie tutaj pozbijać, bo ja wczoraj po tych walkach to tak byłem na około 40-50 pozycji, także no niestety jeszcze pospadałem, ale no wszystko przez to, że wiadomo, jeden dzień później mieliśmy pupilę,
Oprócz tego z tymi jedzonkami na początku było dosyć ciężko, a teraz jak widzicie, no już tutaj mamy po 3, tutaj mamy 6, nawet do mroku mamy 7, więc no teraz już powoli wychodzimy na prostą. Wiadomo, no to jest ile? 3 tygodnie serwera, więc to jest tak naprawdę nic. Dobra, w lochach no to widzieliście, tutaj wszystko widzieliście, dalej w gildii. To bym mógł machnąć port, ale to zrobię później. Okej, okay, w zasadzie jeżeli chodzi o podsumowanie, no to by było na tyle. Dobra, poszukamy sobie teraz sobie tutaj jakiegoś EQ właśnie na te punkty doświadczenia. Przynajmniej 5, żeby mi dawało po 2%. Oj, tam był chemii, oczywiście już nie sprawdziłem. No i już mamy rękawice. Dobra, no tak myślę, ze zbrojowni, ze tu punkty życia, ze zbrojowni sobie ze 2 itemki weźmiemy, w sensie ze 3 itemki, a z gabinetu z 2 i myślę, że będzie ok, no bo jednak w tej zbrojowni mamy więcej tych itemów. No rękawice już możemy olewać, więc nam zostaje cała reszta. No tutaj jakiś chem, ale niestety nic. Rękawice znowu premia do PD, no ale i tam znowu był chem, znowu misnąłem. Dobra, no szukamy dalej. No tak, tutaj jakiś lag, ale okej, no mamy hełm, mamy buty, ale niestety nas nie interesuje, mamy znowu buty, też nas nie interesują, pasek, rękawice, także nas to nie interesuje. Mam wrażenie, że sporo omijam, bo jednak ta ikonka tej runki jest taka dosyć niewidoczna, przez co tutaj ignoruję te itemki. No mamy jakąś tarczę plus 6 za samego golda, dlaczego by nie, grzybków nie trzeba, zawsze będzie do kibelka. Dobra, mamy hełm, PD 2%. Tutaj jak widzicie, no złota mamy tylko 5%, więc no bym musiał w sumie 10 itemków, aby mieć całość, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tutaj no to i tak bym całości nie miał. No to już wolę to PD, tak mi się wydaje, a jak tych run trochę odłożę, no to potem już będę mieszał, aby też jakoś tego golda wcisnąć. Dobra, dalej, no jeszcze potrzebujemy jednego tak naprawdę itemku. Oczywiście tutaj, o, są buty, premia PD 2%, dobra, super, czyli tu już mamy łącznie 6%, no i teraz w tym gabinecie byśmy poszukali sobie dwóch itemów. No już mamy naszyjnik, także już mamy 8%, no i jeszcze byśmy potrzebowali tutaj talizmanu albo pierścionka. Ok, czyli jak sami widzicie, dosyć fajnie to nam tutaj, no tych naszyjników w sumie nie muszę sprawdzać. Dobra, to olewamy, tutaj może, no nic, tutaj też nic, pierścionek nic, kolejny pierścionek, może, tutaj może, no niestety, mamy jakiś epik, ulepszona jakość przedmiotu, no w sumie to sobie wyciągniemy, no to będzie do kibla, nie, mamy trochę tego miejsca, więc żeby tutaj, skoro mamy epik i nam się i tak rolujemy, to lepiej pokupować i mieć, aniżeli, no tu znowu naszyjnik, aniżeli potem szukać i wydawać o wiele więcej grzybów, nie? Żeby znaleźć jakikolwiek epik właśnie. Dobra, no tutaj nic, tutaj żaden itemek z runą, tutaj może niestety. Okej, mamy kolejny punkty życia, zobaczcie, to nawet byśmy mogli sobie podmienić, daje nam 5. No i zawsze to punkty życia, spoko, myślę, że podmienimy, ale podmienimy jutro, wiecie, to ja sobie to wrzucę od razu do kibla. Wtedy sobie odzyskam klejnot i sobie po prostu podmienię, więc to będzie takie można powiedzieć 200 IQ zagranie. Ok, mamy pierścionek 2% PD, czyli tutaj mamy 2, 4, 6, 8, 10, czyli maksymalnie, więc już taki jakiś prowizoryczny secik na razie na punkty doświadczenia tutaj sobie mamy. Natomiast będę na golda potem jakoś się tam strzeliwał, jakoś tam mieszał, aby właśnie tego golda też dostać. Dobra, no i to było tak naprawdę na tyle, także ja wam dziękuję za oglądanie. Tak jak mówiłem, teraz poniedziałek, wtorek, 2 dni przerwy i potem wracamy z filmami albo codziennie, albo o co 2 dni. To możecie mi napisać jak tam chcecie. Zostawcie komentarz na przykład EQ. To ja wam przypnę serduszko, no bo tego EQ szukaliśmy, niech znowu będzie tematycznie. Wbijajcie na Discorda dla widzów, zostawiajcie suba z dzwoneczkiem, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i co tam jeszcze możecie, to róbcie. Dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć.